Tytuł kursu. Roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Moduł. Systemy wentylacji i klimatyzacji. Rozszerzenie. Temat. Aby zaspokoić oczekiwania inwestorów, stale prowadzi się prace i badania nad udoskonalaniem systemów wentylacyjnych. Jednym z najnowszych rozwiązań sprawdzonych i z powodzeniem stosowanych w różnych typach obiektów jest wentylacja hybrydowa wykorzystująca zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza w budynku niezależnie od pogody, pory dnia czy roku. O wentylacji hybrydowej można mówić wtedy, gdy instalacja działa naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny lub gdy działanie obydwu systemów wzajemnie się uzupełnia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elementów sterujących pracą obu układów, monitorujących warunki zewnętrzne i parametry pracy instalacji wentylacyjnej. Czujniki sprzężone z układem sterowania umożliwiają przełączanie trybu pracy systemów, naturalnego i mechanicznego. Wentylacja hybrydowa działa w naturalny sposób, gdy sprzyjają temu warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Natomiast zaczyna działać w sposób mechaniczny, kiedy są one niewystarczające do sprawnej wymiany powietrza, albo działa w sposób mechaniczny, a gdy tylko jest to możliwe, jest wspomagany lub zastępowany przez naturalną wymianę powietrza. Możliwe są różne koncepcje techniczne współpracy sił natury i wentylatorów, a producenci oferują różnorodne urządzenia umożliwiające tę współpracę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.